witam Was kolejnego pięknego dnia z Jakarty, z kronikarskiego obowiązku. Obadajmy, co chłopaki robią na budowie. Na budowie prawie nic się nie robi, nie? Ale zobaczcie, świeża budowa, a już zawsze musi jechać coś. Świeża budowa, a już widać, o tam są chłopaki, coś tam, ściany działowe robią. Ale już widać, nie wiem czy zauważycie, takie zielone glony. Będzie tak wyglądał niedługo ten budynek, jak tutaj ten widzicie, który już stoi długi czas. To jest wszystko zaglonione. Wilgotność, duża wilgotność i ten. Widzicie tutaj te balkony już są zaglonione. Duża wilgotność, ciepło i momentalnie się robi bałagan. Co u sąsiadów? O, jedzonko wyrusza, widzę, w świat. Nie wiem, czy tam widzicie ten gościu, co ciągnie ten wózek. Tam ma takie kociołki z jedzeniem. Także u sąsiadów. 9 rano, cisza jak w kościele. Tam jedynie widzę pranie sąsiadka robi. Korek jak zawsze, a my się udamy do... No, pogoda w termometr zimny, zimniutki, elegancki, no to my się udamy do sklepiku, później pójdziemy do dużego sklepu, bo powiem Wam, co dzisiaj będziemy robić, naszła mi ochota. Tak wygląda Jakarta, wczoraj padało cały dzień. Prawie, no cały dzień, pół dnia. I w nocy padało, i takie rzeźkie, eleganckie powietrze dzisiaj się zrobiło. Także widzicie, mamy dzisiaj ładne niebo, nie ma smogu jeszcze. Dobra. Pokażę Wam, co będziemy robić. Dzisiaj zmontujemy to. Ja to jestem przeciwnikiem montowania takich rzeczy, używania takich rzeczy, ponieważ zaraz Wam powiem. Na tym moim kanale Mroczny Jaś tam jest, co się zdarzyć może w placku ziemniaczanym. Otóż Wam objaśniam i wyjaśniam. Te noże tutaj, nie wiem czy to jedną ręką dam radę. Muszę, żeby pomóc drugą. Objaśniam i wyjaśniam. Tu możemy wysypać małych dzieci, nie ma tam. Bo też widzicie, te nożyki są dokręcane na śrubki, na takie małe śrubeczki. I te śrubeczki, jak się odkręcą, wpadają ci do ciasta, zależy co robisz, do sałatki, do ciasta i później jesz. Nie spodziewasz się niespodzianki, tu je i zęba nie ma. Także jak przyjdzie, to będziemy to składali. Co to jest? A, to są te noże. Noże i tu się jest jakieś chińskie znowu badziewie. To są osłony na noże. Już się boję, bo ja się boję takich chińskich rzeczy. Jedną ręką to nic nie zrobię. Dobra, przyjdę. Idę sprawdzić, co tam deala, bo był wczoraj u dentysty. Przyjdę i będziemy się bawili, ale... Ale nie wiedzieć czemu, chyba te otwory są za małe na te... No, może jest instrukcja. Kwarta jest, ale instrukcji nie ma. Dobra, jak przyjdę, to będziemy kminić, o co tu chodzi. Na razie pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Hej. Hello. Gdzieś już po koszeniu, chłopaki już pokosili. Teraz ładnie trawę wygarynają. Dzisiaj szybki szpil, bo dzisiaj chcę iść na siłownię. Sobie pochodzić z godzinkę. Chłopaki dziobią. Widzicie, jak nawet cały czas tu coś dziobią. Tak to rośnie tutaj. Żeby iść na siłownię, to tak. Idziemy do sklepiku, później idziemy do sklepu. Musimy zobaczyć, co się z Dillą dzieje, bo on tam z tym dentystą coś tam szaleje. Później idziemy... O, elektryczny. Widzicie, elektrycznie, jak cichutko. Później pędzimy do
Później pędzimy do dużego sklepu poszukać cieciorki. Zrobimy sobie dzisiaj hummus. Dane, hello. Daily vlog. Say hello to YouTube. Oluś zawsze jest wesoły chłopak. Zawsze wesoły. Wszyscy tutaj wielbo coś lubią. Chłopaki jadą klimatyzację czyścić. Ale zawsze jest taki wesoły. Nie zawsze. Czasami jest smutny, ale to nie wiem. Tak jak każdy człowiek jest. Albo wesoły czasami, albo smutny czasami, nie? Dobra, szpil jest taki. Szybkie wytłumaczenie. Idziemy do sklepiku zobaczyć, czy z Dylą w porządku. Czy idzie do dentysty, bo nam trzy razy ma iść do dentysty, nie wiem po co. Tutaj przystanę, bo tam będzie za duży hałas. Później idziemy szukać cieciorki, później idziemy do domu. W domu poskręcamy to ten... Jak to się nazywa? Zapomniałem. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Grinder, czy jak toś tam, żeby sobie zrobić hummus. I poszukamy jeszcze cieciorki w sklepie. Cumin, czyli cumin, co to jest? No to wiecie, no to cumin, czosnek muszę wziąć. Dobra, pędzimy. Szkoda czasu na gadanie. Po drodze do pracy mijamy donatowego mena. Gościa, który sprzedaje te różne te cudeńka, takie pończuszki, a tutaj... Tutaj widzicie jak... Ręcznie? No, tutaj sobie piecze te pończuszki. W domu nie robi bałaganu i ma wypieczone i zanosi tam do tej... Fresh. No i są fresh, ze starego oleju. Są... Yeah, do it. Chuck it. No, chłopaki tam siedzą. Papuk. Także coś ciekawego, nie? No nie wiem, czy dla was ciekawego, ale zawsze coś się dzieje. O, chłopak przywiózł lód. Pamiętajcie, taki lód. Ten jest z maszyny. Ten jest destylowany z maszyny, z wody destylowanej. Bo taki właśnie znalazłem i taki lód używamy. A nie tam jakiś gdzieś tam, sorry, źle robiony, jakieś tam z domowej wody. Dyla broi. Hej, Dyl. Hej. Nie wiem, czy się nagrało, bo mi... Obraz się zrobił. Obraz mi się w kamerze zczarniał. No, także mamy taki lód czysty z wody destylowanej, z takiej specjalnej maszyny z destylarką. Sam osobiście sprawdzałem. Czyli ten lód mogę jeść. Innego lodu niewiadomego pochodzenia nie dotykam. Dobra. Sprawdzamy, czy wszystko w porządku. Będziemy do sklepu kupić cieciorkę. Ciężka sprawa. Zobaczcie, ile wczoraj było sprzedanych papierosów. 5 paczek. Wczoraj 5 paczek. Obroty spadły drastycznie. Kiedyś sprzedawało się 10, 7, 11 paczek fajek. 14, 11, 9, 11. Przeciętnie 10 paczek. 10 paczek papierosów się sprzedawało. 13. W tej chwili sprzedajemy 5 paczek papierosów. 5 paczek papierosów. Dyla właśnie odmówił. Ryż, lód. Czyli nie mamy lodu, bo nie ma klientów, mówi. Nie ma klientów, szkoda płacić za lód. Szkoda płacić za lód, jak nie ma klientów. Pierwsza mądra decyzja. Dobra, nie mam co tu robić w takim bądź razie. Odpychamy się do sklepiku. Odpychamy się do sklepu. Do sklepu się odpychamy szukać cieciorki. Ale niekończące się rzesze ludzi na komarkach, w samochodach przejeżdżają obok mojego sklepiku, a ja nie wiem, co mam im sprzedać.
żeby na tym sklepiku zarobić. Dzisiaj utarg dzisiejszy z wczorajszego dnia, przeliczając, jest 14 dolarów. 14 dolarów, odliczając wynajem, odliczając prąd, wypłatę dla deala, to jest, dokładam do interesu. Taki biznes, no niestety. Dobra, idziemy szukać tej dzieciorki. Zawsze patrzę, że codziennie patrzę, jak miliony ludzi jedzie, a ja nie wiem, co ja mam im zaoferować, żeby przystanęli i kupili chociaż symboliczną złotówkę, żeby zostawili, nie? O, patrzcie, zmienili nazwę. Widzicie, pamiętacie, wcześniej była po chińsku albo japońsku, albo jakoś. A teraz jest Bak Mi Food Hang. Hong Kong Dim Sum Bak Mi Barbecue. A, to mówiłem, że będzie barbecue. Dobra, już otworzyli chłopaki coś tutaj. Zrobiłem, a tam jakaś impreza. Wpadniemy na imprezę? No okej, okay. To jest jakaś impreza dla dzieci, więc nie ma co za bardzo nagrywać. YouTube będzie robił problemy, że nie mam pozwolenia na nagrywanie dzieci. Dobra, restauracja jest otwarta już. No pork, no lard. Czyli nie ma wieprzowiny i nie ma tego lard tłuszczu. Tłuszczu świńskiego. Dobra, idziemy po cieciorkę. Chłopaki myją, zaraz im pobrudzimy szybę. Zaraz im pobrudzimy szybę. Pobrudziłem im szybę, ale się cieszę. Dobra, szukamy teraz Jitan Bubuk. Jitan Bubuk to jest mielony kminek. Bubuk jest mielony, a Jitan jest kminek. Zobaczymy, czy znajdziemy Jitan Bubuk. Jitan Bubuk. Hot mushroom, tu są zupy, przyprawy. Bubu nasi goreng, mielony. Jitan Bubuk. Kmin mamy taki. Mamy cały kminek, ale ja nie mam miksera. Cały kmin jest. Ja chcę mielony kminek. Chili powder, KB Bubuk. Widzicie, mielone chili. Ginger powder, nutmeg, pekak bubuk. A my szukamy. A my szukamy Jitan Bubuk. Dobra, jak znajdę, to się włączę. Znalazłem. Ale zobaczcie, to jest od razu cumin seeds, ground cumin seeds. A oni mi od razu chcą tu wcisnąć paprykę. Bubuk papryka. Ja w sumie mogę sobie wziąć taką paprykę. Nie? Własny rozmaryn. Oregano, rozmaryn, parsley. No, są. Ale ja sobie wezmę od razu z papryką. Będę miał do tego, będę miał paprykę. Chyba, że poczekajcie, bo to jest cena McCormick 44, a może tu znajdę. Patrzcie, 5 spice powder. Wiecie, co to jest 5 spice powder po polsku? Ja zapomniałem. Black pepper, turmeric, cumin powder. A to właśnie chodziło. Za 17, a tu by miał dwa, a tu jest większy. Dobra. Kacang Arab, cieciorka albo chickpeas. Znalazłem. Kacang Arab, cieciorka, chickpeas. Weźmiemy sobie tylko jedną puchę. Muszę przerwać, bo muzyka. Rzut oka na moją ulubioną półkę z przecenami.
Oni patrzą, że no może Białas kupuje z tych przecenionych półek. Ale wiecie co, nie znalazłem tahini. Będziemy musieli zrobić coś nowego i zamiast tahini dodam... Zamiast tahini dodamy... To jest dla dzieci chyba, nie? Pumpkin, no. Zamiast tahini dodamy peanut butter. Mam takie niesłodzone. Niesłodzone mam takie peanut butter dla keto. Dla keto, keto maniaków. Nie mogę znaleźć. Tutaj na pewno gdzieś jest, ale... Dużo to nie zmienia w moim humusie. Dobra, będziemy składać, czas mnie goni dzisiaj. Dobra, jesteśmy w domu, ale pokażę wam jeszcze co robię teraz. Kminek i kolendrę. Normalnie to powinno być... O, co się dzieje z tą kamerą? Normalnie to powinno być zrobione jako całość, znaczy całe nasiona, tak? Ładnie zblanszowane na patelnię i zmielone. Ja niestety nie mam blendera, nie będę się bawił, lekko podblanszuję już zmielone, ale pamiętajcie, że najlepiej jest właśnie zrobić jak są całe nasiona, wrzucić na patelnię, przypiec je na patelnię, ostudzić i dopiero zmielić i wtedy jest najlepszy zapach. No, jak się nie ma co się lubi co się ma. Dobra, czosnek czeka. Ale najpierw trzeba skręcić maszynkę. Dobra, jesteśmy już w domu. Tu już wiecie. Teraz poskładamy to tego narządu. Tu dali śrubokręcik. Poskładamy tego narządu. Tu przychodzi to tak. Czyli noże muszą być z tej strony, dobra. Noże muszą być z tej strony i z którą stronę mają ciąć, tak. Dobrze myślę? Czy tak? Wydaje mi się, że tak. Tak, ja tu przyjdę do miski. Zgubiałem normalnie, nie wiem, w którą stronę noże zamontować. Jeżeli to będzie pracowało tak, to noże... Noże kręcą się w prawo, czyli muszą ciąć w prawo, czyli muszę obrócić je tak. Czyli noże muszą być ciąć, bo to jest krawędź, która tnie, nie? Dobra, i tak trzeba będzie zrobić wszystkie. Oczywiście to są jednorazowego wkrętu, żeby niby, żeby się nie wykręcały. Te otwory tutaj są o wiele mniejsze. O wiele mniejsze są tutaj otwory. I teraz jak wkręcisz, to one nie mają prawa się odkręcić, co niestety przekłada się na to, że i tak się odkręcają. Nawet nie idzie to kręcić. Dobra, i tak jak zrobię wszystkie, jak zrobię ten nożyk, o, sąsiadka. Zrobię ten nożyk, to widzimy się ponownie. Nie będę wam zawracał gitary robieniem takich rzeczy. Hejka.